Niezależnej Galerii 33 w Ostrowie Wielkopolskim, która się mieści przy ulicy Wiosny tu 17. Na początku chciałbym złożyć życzenia najlepszego w tym nowym roku, a przekazuję głos panu Darkowi i pani Karolinie, którzy właśnie tą wystawę przygotowali. Wystawa jest finałem pleneru, który organizowało Stowarzyszenie dla Promocji Kultury i Edukacji Kultura 21. Plener fotograficzny owocował naprawdę w bardzo dużo ciekawych prac. Pracowaliśmy w Sobótce, w Lewkowie. Jeden z plenerów miał miejsce w Dolinie Baryczy. Uczestnikami pleneru była młodzież. Były osoby dorosłe, zarówno z gminy Ostrów Wielkopolski, jak i z samego miasta. W plenerze brał udział, w zależności od pleneru, największa ilość, którą zgromadziliśmy, było prawie 40 osób. Były też plenery po osób 15, bardziej kameralne. Ale wszystkie one miały swój klimat i ważne jest to, że wprowadziły jeszcze plenery osoby, które w świecie fotografii naszej tu ostrowskiej są znane. Był to Krzysztof Maciejewski i Andrzej Staszko. Po prostu uważamy, że Badis to jedna z dziedzin sztuki, którą warto pokazywać, że po prostu wystawiamy malarstwo, rzeźbę, fotografię i fotografia jest jak gdyby częścią sztuki, bo na przykład wielu młodych ludzi zaczną tworzyć jakieś obrazy czy grafiki, to zaczynają od fotografii, idą w plener, tam szukają tych ciekawych rzeczy, zabytków, uwieczniają, a potem to przenoszą na papier, przenoszą to na płótna i wtedy też malują. Jest to dobry materiał do dalszej pracy. Także i studenci przecież wiadomo też wykorzystują ten materiał, no i ci fotografowie, którzy chodzą w plener, mogą potem wystawiać wspaniałe prace, dostrzegają to, czego wielu ludzi nie dostrzega, dla których to się wydaje brzydkie, a dla już jak to artysta przetworzy czy fotograf, nagle to się staje piękne. Stare odrapane mury, jakieś stare maszyny w polu stojące, jakieś rozpadające się wiatraki, niby nic, zanika to, znika za chwilę, ale jest jakiś dokument, pozostaje jednak. A myśli pan, że dla osoby, która pierwszy raz bierze udział w plenerze i może wystawić swoje prace, to jest jakiś krok w przyszłość? Na pewno to jest krok, to jest jakieś doświadczenie, jakieś przeżycie, to jest umiejętność patrzenia, szukania i to jest najważniejsze. To jest tak uczenie się właśnie patrzenia inaczej na to wszystko, co nas otacza. Nie tylko, że to, co jest pozornie piękne, jest piękne, ale to, co pozornie jest brzydkie, się okazuje, że nagle się odkrywa, że to jest piękne. Rozmawiamy z doświadczonym fotografem zapewne. Czy zdradzimy staż? Oj, 30 lat. Skąd to zamiłowanie do fotografii? Ja wiem, bo to już takie rodzinne. Mój ojciec, mój dziadek fotografował i tak jakoś przeszło na mnie. A co najczęściej pan lubi fotografować? No nie mam jakichś takich typowych motywów, ale architektura na pewno. Czy trzeba mieć oko do fotografii, czy może ktoś pierwszy raz coś sfotografować i będzie to dobre zdjęcie? Myślę, że nie. Oko, kadr, czyli kadrowanie już w samym, może nie aparacie, ale w głowie.